Czoła myślącym. Po frontowcu. Wczorajsza rozmowa telefoniczna, a przypominam, dzisiaj jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024 rok. Zostało nam, jako głosowi Silnej Polski, zbiórka podpisów do przyszłego poniedziałku, tak żebyśmy mogli już pozbierać celem rejestracji. Ale wracam do tej rozmowy telefonicznej. I będą dwa krajobrazy. Sytuacja więc na Ukrainie, jedna z miejscowości, które no powiedzmy nie były na tak zwanej pierwszej linii frontu, ale niedaleko był ostrzał, no i gospodarstwa dostały się dosyć z punktu widzenia polskiego duże, magazyny zbożowe zostały zbombardowane. No oczywiście dorobek właściciela, rolnika, no wiadomo gdzie się ulotnił, zryte pola, czyli zniszczone. I to zrobiły bomby. Druga stop klatka, drugi krajobraz, Polska, nasza wieś, opuszczone gospodarstwa, brak oczywiście rolników, brak życia, oczywiście to akurat trwało lata, no i przyczyna banki i polityka rolna w tym państwie. W jednym i w drugim nie ma młodych ludzi, oni po prostu uciekli. Ukraina z jednej przyczyny, Rzeczpospolita z drugiej przyczyny. Ale skutek ten sam. Skutek ten sam. Wyniszczenie nas, wyniszczenie naszej materii, naszego stanu posiadania i wyrugowanie nas w tam wypadku Ukraińców, a u nas w wypadku Polaków. Ktoś powie, że może niewłaściwe albo zbyt drastyczne porównanie. Nie. Bomba czy bank to jest jedno i to samo. Przynosi ten sam skutek, jeżeli nie ma państwa lub państwo, tak jak państwo ukraińskie, robi zbrodnie przeciwko własnemu narodowi w bratobójczej wojnie, a obecne państwo polskie robi zbrodnie przeciwko własnemu narodowi, reprezentując interesy gospodarcze, militarne i polityczne innych. Więc mamy szansę. Tydzień czasu. Zbieramy podpisy, kandydujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. U nas w okręgu trzecim, przypominam, Podlaskie, Warmia i Mazury, okręg tak zwany Olsztyn. Na dzisiaj mamy w granicach powyżej 5000 podpisów. Wszystko, kochani, jest w waszych rękach. Jeżeli chcecie kandydować, chcecie mieć na kogoś głosować, to od was zależy, mamy na to czas ciężkiej pracy, żebyśmy mogli realnie walczyć. Ale teraz będzie ważne takie przesłanie do nas wszystkich. To jest prawdziwa walka. I sami widzicie, ilu mamy mesjaszy, zbawicielów, tych różnego typu ekspertów, ośrodków analitycznych, tych, którzy wszystko wiedzą, odpowiednio diagnozują, co naszemu państwu, co tutaj słabuje, co potrzeba, co jak zrobić, negują obecną politykę. No i oprócz klapania, co oni robią? No i co oni robią? Gdzie oni są, ja pytam, tak? Dlaczego się dekują? Jakiś tam doktor jeden, kolejne bożyszcze, pozostali wszyscy. Czy wy zbieracie podpisy, czy wy kandydujecie, czy wy wspomagacie tych, uczestniczycie, wszystkich was zapraszamy. I u mnie nie ma żadnych problemów z poglądami. Jeżeli ktoś dzisiaj chce walczyć z tą obecną rzeczywistością, chce dokonywać zmian, no w miarę w tych kierunku ramowym, o którym my mówimy, wszyscy jesteście zaproszeni. Nie ma najmniejszego problemu. Nie. Lepiej markować, tak, popisywać się i tak dalej, i tak. I co z waszej gadki? Czy pani profesor, pan profesor, określone małżeństwo, dobrze znam panią profesor, wspaniali jesteście. Świetnie, ja rozumiem, że akademicy, edukatorzy, no ale co z tego wynika? Każda, nawet jeżeli, polityka i wojna to samo, tak? Jeżeli nawet szkolimy, instruktor szkoli żołnierzy, to nie szkoli po to, żeby sobie pogadać i oni poszli później do baru i bili się po mordach, tylko szkoli po to, żeby oni poszli do oddziału i walczyli, tak? Więc chyba dzisiaj najważniejsze
was, zbawicieli, wszelkiego typu ekspertów rzeczywistości, jak ją należy zmienić, potrzeba do jednej rzeczy. To jest czas, gdzie jest konkretna zmiana waszego udziału, waszego zaangażowania. Nie. Jest markowanie i dekowanie. A skoro przy tych instruktorach, to w najbliższym czasie około 200 tysięcy naszych różnego typu, od powiedzmy 20 lat do bodajże tam 55, a nawet i w wyższym wieku, traficie w ramach różnego typu przygotowanych szkoleń. Prawie 200 tysięcy. To też w różnym okresie czasowym szkolenia rezerwy, szkolenia pozostałych grup zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny napisaną przez Amerykanów, przyjętą przez polski parlament. W związku z tym będziecie się szkolić. Po co będziecie się szkolić? No, żeby za wszelką cenę, na wypadek jak będzie trzeba użyć mięsa polskiego w imieniu Amerykanów w ich wojnie z Federacją Rosyjską i o ich cele imperialne, żebyśmy byli pod ręką, żebyśmy byli przygotowani. Pamiętajcie o tym. Sami żeście na to pozwolili, bo pozwoliliście tego typu politykom, którzy realizują interesy nie naszej, nie racji stanu, nie nasze Polaków. I przypominam o strategii świeżej pamięci. To znaczy, że dzisiaj, powtarzam, wybory do Parlamentu Europejskiego, bardzo proste, łatwe, wystarczy zbierać podpisy, 13 okręgów, niecałe jakieś 80-90 tysięcy, krajowa lista, pozostałych się rejestruje bez zbiórki podpisów, po 10 kandydatów, 130 osób, bohaterów i bohaterek, właśnie tych zbawców, mesjaszy Rzeczpospolitej. Wszystko dla was, wszystko możecie, to wy o tym decydujecie. Nie. Polityka i wojna to samo. Wy mi przypominacie taką sytuację. Działania idą wojenne różnego typu i są jakieś knajpy, oberże i tam najwięcej się spotyka, Krystian, weteranów. Tam przychodzą ci, którzy opowiadają o swych czynach bohaterskich, jak walczyć, jak trzeba strategię, krytykują generałów, a wy im stawiacie, a wy ich słuchacie, aż lapki się otwierają, zapatrzeni w oczy, zasłuchani o ich wielkich czynach. Problem, że oni nigdy nie byli. Snują te swoje opowieści, oni nawet prochu nie wyłąchali. Oni nigdy nie byli na autentycznej wojnie. Oni nigdy nie byli w tych akcjach, o których wam opowiadają. Dzisiaj ci wszyscy eksperci, ci wszyscy ośrodki analityczne niczym się nie różnią od tych moczy mord, które na patriotyzm, które na bohaterstwo snują te wam opowieści, a wy zasłuchani. Ale tak naprawdę to też do was jest tutaj spora uwaga, bo lepiej brać udział w tych czynach, czyli być zawodnikiem choćby najgorszej drużyny, niż kibicem choćby najlepszej. No ale jedni drugich są, co jak widać są warci. I teraz przechodzimy bezpośrednio. Kluby Myśli Polskiej, panie pośle, kolego Mateuszu Piskowski, bardzo cię cenię, bardzo cię lubię, natomiast proszę cię o jedno. Masz szansę, macie czas, strategia świeżej pamięci. Ludzi poznaje się po czynach. I nieważne, kto tam w tej głosie silnej Polski jest, że ktoś jest niestrawny, okej, może ten być doktor Sekulski niestrawny, ale Rzeczpospolita ma ci być strawna. O czym my w ogóle mówimy? Co za fanaberie? Mateusz, do mnie okręg trzeci, podlaskie. Mówię to publicznie, Warmia, Mazury. Przychodzisz, jesteś jedynką, ja jestem na ostatnim. Jeżeli mi zabraknie miejsca, pracuje na was, kandydujecie, żeby walczyć. Ludzie, dekarze, co wy wyprawiacie? O czym to w ogóle mowa? Po co markować? Tu trzeba walczyć teraz być. To jest jedyny czas walki. Wojna nigdy nie trwa wiecznie. W znakomitej większości czasu, jak wojna i polityka, to jedno i to samo. To wojna to jest pewien okres, pewien moment. Reszta jest tak zwany pokój, czyli przygotowywanie się na politykę, czyli na wojnę. I wy będziecie ciągle. Realna polityka na ostro to jest w momencie konkretnej walki i wyborów. Po co się dękować? Po co markować? Następne środowiska, do was środowiska kamradzkie. Z miłością, z chęcią się zwracam. Jesteśmy po
spotkaniu z Wojtkiem i Marcinem, z waszym szefem olszańskim i także po rozmowach telefonicznych wreszcie mamy uzgodnione. Wy założyliście jako rodacy, kamraci, partia, wasz komitet. Wy jesteście demokratyczni, macie rady, wy wspaniali. U nas co jest w naszej partii Front? Demokracja czy zamordyzm? Głośno powiedz. Zamordyzm. Zamordyzm. I co? I nas to cieszy? Bardzo. Ty trzymasz mnie za mordę, ja ciebie. I gra, i wszystko tego w porządku. Gdybyśmy mieli tu demokrację, to by po prostu tak twardo idąc jak my, nas nie było. No ale dobrze, wy jesteście demokratami, wszystko rozumiem i co jest ustalone. Rodacy, kamraci, macie swój komitet, idziecie do wyborów, czyli do komisji tych wyborczych, zgłaszacie się. Jednocześnie na coś tam czekacie, gdy was pomówią raz kolejny i nas pomawiają. Nawet nie zwracamy na to uwagi, nie liczymy, bo nie w tym rzecz i wy będziecie mogli w trybie wyborczym. Ale listy nie wystawiacie. Rozumiem, fajnie. My dajemy wam szansę. Naprawdę dajemy szansę, uzgodnione z Wojtkiem Olszańskim. Nie ma problemu. Możecie. Od was zależy. Zbierajcie podpisy. Kandydujcie. Podobnie. Macie dobrego kandydata. Olsztyn. Dawajcie swego kandydata. Też jest jedynką. Inne miejsca. Ja będę ciężko na was pracował, żebyście mogli walczyć. Żebyście, posłuchajcie, to wygląda tak. Mamy oddziały partyzanckie. Wasz, rodacy, kamraci, oddział partyzancki i nasz. Idziemy na front, idziemy na wojnę. My napieprzamy się ostro, twardo, no nie biorąc pod uwagę naszych plecków i tak dalej, no nie? Zresztą jak walczymy, to plecy przy plecy, jeden drugiemu, tak jak to Rosjanie mówią, jeden drugiemu osłania i twarda walka. A wy co? W młodniczek tak? Grochóweczkę? I tak lepiej, żeby nikt nie widział. No tak nie można, rodacy, kamraci. Do boju! Przecież piękne szyldy, biało-czerwona, piękne zawołania. Do walki, zapraszam tych wszystkich, którzy może nie rozumieją do końca. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Pamiętajcie, od sądu historii i rzeczywistości nie da się uciec. Wszystko będzie zapamiętane. Każdy złamany kwiatek, każdy ślad będzie ku pamięci i wszystko, co było niewłaściwie zrobione, zostanie wypomniane. Nie bójcie się walczyć. Polacy, w czym macie problem? To od was zależy. Jeżeli wykazujecie swoją słabość, jeżeli nie wykonujecie tego, tamta strona wykonuje. Cała Europa się budzi. Francuzi, zobaczcie, Niemcy, Francuzi już dzisiaj tego typu podobne formacje polityczne do nas, które nie widzą. Nie widzą żadnej potrzeby walki z Federacją Rosyjską, z Rosją, bo to dzisiaj jest jeden z ważniejszych wyznaczników polityki europejskiej, tak? Nie idą w ogóle na wojnę, nie potrzebują wojny. Szanują własne społeczeństwa, szanują tych właśnie obywateli. Nasi to młodzi coś tam nie wierzą? Ale szybkie tematy. Co tam było? Nie wierzą. W co nie wierzą? Że okopy będą? Że będą okopy. Jak co, to uciekniemy. Paszporty są, Niemcy witają. Słuchajcie, młodzi moi koledzy, nie spieprzycie! Wy jesteście na terytorium NATO. Za łeb, za wsiarz. Niemiec, Francuz, wyda was. No, my cieszyć się będziemy. Jak mi Bóg na niebie. Będę się cieszył z takich bohaterów, jak znajdziecie się tam, gdzie wasze miejsce. Od okopów. Przy takiej polityce nie uciekniecie. I co tam jeszcze mówią? Czy ucieczka do zagranicy? To już mówiłeś, że ucieczka. Co jeszcze? Co? Nas nie tyczy. Ich nie dotyczy. No, Polska, NATO. Tak, Polska jest NATO, nas nie dotyczy. To zobaczycie, jak będzie dotyczyło. Strategia świeżej pamięci. Pamiętajcie, to co przed chwilą mówimy, to co państwu powiedziałem, to są dowody w sprawie. Ktoś będzie kiedyś po nas to wszystko badał i wówczas będzie widać, jakie były przyczyny, jak żeśmy się zachowywali. Tu wyłożone, jak krowie na wiedzy. Ale wracam, Europa cała się budzi. Słowacy, Węgrzy, Austria po kolei. To będą ludzie, którzy wprowadzają polityków do istotnych zmian na tym poziomie europejskim. Oczywiście, my nie wprowadzimy. Ja o tym dobrze wiem. Nie ma problemu. Ściema z Konfederacją, nie wierzcie chociaż te bajeczki, bo to jest dzisiaj najbardziej zastępcza, negatywna formacja. Gorsza nawet niż jakieś tam PiSy, PSL-y i tak dalej, a szczególnie w stosunku do tych wyraźnie rolników, to deklaruję i informuję, żebyście
w bambuko dalej nie grali, żebyście nie robili z siebie pajaców, jak w całych tych protestach. Widzieliście, do czego doszło. I to, że na Ukrainie jest bombka, a tutaj bank, to na jedno wychodzi. Po prostu was nie ma, jeżeli nie zrozumiecie rzeczywistości, bo jeszcze teraz będzie reakcja, odreagowanie rządu, widząc słabość rolniczą, to co powiedziałem wcześniej, będzie mszczenie się na rolnikach. Mam nadzieję, że to jest wszystko zrozumiałe. Mamy jeszcze szans. Wszyscy podlegamy tym samym osądom Pana Boga, historii. No i jak sobie pościelemy, tak się wyśpimy i zobaczymy, kto pod jaki osąd będzie podlegał. Czołem!